Hej, hej, witam na moim kanale. Dzisiejszy film jest tak naprawdę moim debiutem perfumowym na YouTubie, ponieważ mimo tego, że nagrałam całkiem sporą ilość filmów w zeszłym roku, to nigdy nie pojawił się odcinek o perfumach. Wynika to troszeczkę z tego, że perfumy to nie jest moja mocna strona. Ja oczywiście lubię perfumy, myślę, że większość ludzi lubi, natomiast nie czuję się, broń Boże, w tym żadnym specjalistą i to jest coś, co chciałabym zmienić. Może nie tyle stać się specjalistą, bo takich ambicji nie mam, natomiast chciałabym powrócić do tego, żeby mieć taki właśnie swój zapach, tak zwany signature fragrance. Wiele, wiele lat temu coś takiego miałam. Były to przeróżne perfumy, których nawet teraz do końca nie pamiętam, jak pachniały. Był to okres, nie wiem, liceum czy studiów, no, kiedy miałam 20 kilka lat, także no, już kawałek temu, może nie aż tak dawno, ale jednak znacząco. I od co najmniej, nie wiem, 8-10 lat nie mam takiego po prostu zapachu. Są zapachy, które zostają ze mną troszeczkę dłużej. Jeden tak naprawdę zapach, no nie kupiłam, ponieważ dostałam go od męża, ale mam drugą butelkę, ponieważ tak bardzo mi się podobał. Natomiast generalnie polega to na tym, że kupuję bardzo małe pojemności, bądź wręcz takie zestawy Discovery Set, takie, gdzie mam po prostu próbki iluś tam perfum i coś sobie z tego wybieram, przez to przechodzę, wypsikuję i generalnie na tym się kończy. Rzadko kiedy się kończy na tym, żebym kupiła jakieś większe opakowanie danego zapachu, ponieważ nic mnie aż tak nie przyciąga. Wydaje mi się, że troszeczkę jest to przez to, że zamknęłam się w zapachach takich mainstreamowych, takich, które są dostępne, no na przykład w Sephorze. Czyli marki, które posiadam w swojej kolekcji, to są głównie YSL, Armani, Chanel, Kajali. Mam chyba jeszcze jeden bardzo stary zapach z Yves Rocher z Polski, który bardzo lubię i czasem nawet używam latem, ale generalnie, wiecie, nie jest to nic wyjątkowego. Dlatego postanowiłam temu zaradzić, otworzyć się troszeczkę na ten świat perfum, ponieważ no to jest przepiękne. Każdy chyba lubi ładnie pachnieć, więc postanowiłam zainwestować w taką subskrypcję perfumową i od razu zaznaczam, że ta subskrypcja dostępna jest tylko i wyłącznie w Stanach i w Kanadzie, także żeby nikomu nadziei nie robić, mówię o tym na wstępie. Postanowiłam jednak w ogóle o tym wspomnieć, dlatego że myślę, że będzie to seria, po pierwsze, przez to, że jest to subskrypcja, a po drugie wydaje mi się, że i tak pozwoli to nam porozmawiać o tych perfumach. Być może Wy je znacie, być może Wy się nauczycie czegoś nowego razem ze mną. Więc generalnie nie wydaje mi się to pomysł stracony. Taką mam nadzieję. I subskrypcja, o której mówię, jest to subskrypcja o nazwie Scentbird. Pewnie kojarzycie, jeżeli oglądacie YouTube'a zagranicznego. Oni bardzo dużo współprac robią z YouTuberami. Nie ze mną, broń Boże, żeby nie było. Oni nie wiedzą o moim istnieniu. Natomiast to na pewno jest źródło, z którego ja się w ogóle dowiedziałam o ich istnieniu. Na pewno widziałam na jakimś filmie, jednym, drugim, 16 czy 300. I postanowiłam też spróbować. Strona jest dosyć dziwna, ma bardzo dużo w sobie informacji, ale też bardzo dużo takich rzeczy, na których no ja się nie skupiam. Na przykład quiz, który musiałam wykonać, żeby w ogóle jakieś perfumy mi zarekomendowali, był dla mnie dosyć dziwny. Każą na przykład wybrać, jak chcesz je czuć w tych perfumach. Ja nie mam jednej emocji przez cały dzień, prawda? Więc jeżeli zakładam perfumy dzienne, to ja chcę się naraz czuć wygodnie, komfortowo, nie wiem, pięknie, czy co tam jeszcze było, nie pamiętam. Generalnie jest tego sporo, więc mnie było bardzo ciężko przejść przez ten quiz i skończyło się na tym, że po prostu wertowałam ich bazę po zapachach, po notach, które wiem, że lubię. I właśnie to jest też to, czego bardzo chcę się nauczyć podczas tej serii, jakie dokładnie noty lubię. Jest kilka zapachów, które w tym momencie lubię, więc na tej podstawie, na podstawie też bazy wiedzy, którą jest Fragrantica, próbowałam dojść do tego, jakie noty się powtarzają, co być może mi się podoba i na tej zasadzie wybrałam dwa pierwsze zapachy. Natomiast no już zobaczycie zaraz, że trafiłam tak pół na pół. Także generalnie może tytułem wstępu jeszcze. Scentbird jest to subskrypcja, w której możecie sobie wybrać, tam jest kilka poziomów, czy chcecie jeden zapach miesięcznie, dwa, trzy, nie wiem czy więcej. Plus możecie też dokupić osobno perfumy do swojego zamówienia. Ja zdecydowałam się na tą wersję dwóch perfum miesięcznie, to wydaje mi się wystarczająco dużo i tak, żeby coś porządnie przetestować.
żeby z danym zapachem się zapoznać. Także będę testować 2 zapachy w miesiącu. Wszystkie zapachy mają pojemność 8 ml, co wydaje mi się wystarczająco, żeby przez ten miesiąc sobie porządnie naprawdę przetestować i zdecydować, czy to jest coś dla nas. To, co mi się podoba, to to, że przychodzą one w takich fiolkach, które od razu mają już tutaj atomizer, więc można z nich korzystać normalnie jak z perfum. To przychodzi w takim pudełeczku, w którym możemy te perfumy trzymać tak na co dzień, jeżeli, nie wiem, gdzieś zapiszemy nazwę, ponieważ no to nie ma żadnej nazwy. Natomiast zawsze co miesiąc dostajemy też jedno takie opakowanie. Tu mam właśnie swój drugi zapach i to też znowu jest otwierane i w tym jest ta sama fiolka. Mogę to w sumie zaraz otworzyć. To się po prostu na pół dzieli i jest druga fiolka. Także takie 2 fiolki miesięcznie będę dostawać. Zapachy są wybierane przeze mnie. Jeżeli do któregoś tam chyba dnia miesiąca nie zdążę, to oni wysyłają mi tak zwany zapach miesiąca i coś, co oni uważają, że będzie dla mnie dobre. Natomiast raczej planuję sama wybierać te zapachy. Do zamówienia przychodzą też takie ulotki. Jedna taka główna, po prostu pudełkowa. Natomiast 2 kolejne to są ulotki dotyczące perfum, które są w tym pudełku. Także celem odcinka będzie tak naprawdę porozmawianie o tych 2 perfumach, co jest w nich fajnego, co nie jest, który z nich być może jest tym, bądź nie. A w trakcie tej serii mam nadzieję nauczyć się właśnie jakie nuty, jakie akordy, co mi się podoba, co mi się nie podoba, żeby wiedzieć też jak te perfumy wybierać. No i mam nadzieję trafienie na ten mój jeden zapach. Przynajmniej na następne, nie wiem, 2 lata chociaż. Generalnie poszukuję, słuchajcie, zapachu dziennego, tak żeby było jasne. Wydaje mi się, że wraz ze zmianą stylu życia nasze potrzeby perfumowe też się zmieniają, bo zupełnie inne perfumy lubiłam, kiedy chodziłam do biura, kiedy pracowałam w korpo, inne, kiedy pracowałam w fabryce na samym początku, a teraz są inne, kiedy pracuję w domu. To jest na pewno jedna składowa, a druga wiąże się po prostu z dojrzewaniem i ze zmianą jakichś naszych smaków czy percepcji różnych zapachów. Także zacznę od tego, co lubię. Wiem, że na pewno lubię zapachy cytrusowe, lubię świeżość, lubię białe kwiaty, lubię wanilię, natomiast mam problem z określeniem, jakie lubię nuty, jeżeli chodzi o ten gatunek taki drzewny. Wiem, że tych drzew jest kilka i wydaje mi się, że drzewo sandałowe jeszcze lubię, ale któregoś tam nie lubię. Nie wiem, no w każdym razie generalnie chcę poznać po prostu, co lubię, a co nie. Zapachy, jakie wybrałam w tym miesiącu, to DKNY Be Delicious. Tak wygląda duże opakowanie. A drugie to Toka Lucia. To jest dla mnie marka zupełnie nowa. Nie kojarzę jej, nie znam. Zobaczycie na pewno w tej serii sporo perfum, które wy znacie, a ja nie znam. Często tak jest, że oglądam moje koleżanki, które robią właśnie bardzo fajne odcinki o perfumach i ja nawet nie znam marek. Tak ze mną jest źle. Także zaczynamy. Zaczniemy sobie od tego DKNY Be Delicious. Jest to zapach, który właśnie według tej ulotki zawiera zielone jabłuszko, grejpfrut, ogórek, tuberozę oraz białe drewno. Wybrałam go ze względu właśnie na to jabłuszko, bo wiem z zapachów kajali, że ja jabłuszka lubię i te czerwone, i zielone. Generalnie jabłuszko jest super. I spsikam się teraz, słuchajcie, nim tutaj, żeby mieć na świeżo te wszystkie zapachy. To, co na pewno czuć od razu w tym zapachu, to jest grejpfrut. To nawet nie jest to jabłko, ale grejpfrut. Taki bardzo orzeźwiający zapach. Za nim troszeczkę tego ogórka oraz magnolia. Nie wiem, czy to tutaj było napisane, czy może na stronie Wam też przykleję to, co jest na stronie tutaj wypisane, te featured notes. Tam też jest magnolia, z tego co pamiętam, która znowu jest bardzo taka zmysłowa. Generalnie bardzo ciekawy ten zapach jest. Jabłko pojawia się, ale raczej ja czuję tutaj takie czerwone jabłko, słodkie, bo nie wiem przynajmniej jak Wy uważacie, ale dla mnie zielone jabłko to jest jabłko kwaśne. I na pewno zależy tutaj od odmiany i tak dalej, ale jak widzę gdzieś po prostu, nie wiem, przykład smak zielonego jabłka, to ja się spodziewam kwasoty, która jest też genialna. Uwielbiam kwasotę, nie tylko w perfumach, ale generalnie to czerwone jabłko kojarzy mi się ze słodyczą. Tutaj w opisie jest konkretnie green apple, ale wydaje mi się, że bardziej czuć słodycz czerwonego jabłka. W opisie jest też białe drewno i bursztyn. To są zapachy, których ja szczerze mówiąc nie wiem, jak je rozpoznać w tych perfumach.
Nie wiem, czy to są już takie podtony, że trzeba mieć naprawdę jakiś bardzo wrażliwy nos, żeby takie rzeczy czuć, czy nie. Dajcie mi znać, jakby to czujecie. Wiem, że też zapachy dzielimy na różne jakby etapy. Jest ten pierwszy zapach, to co później wychodzi, na nas też to inaczej pachnie. Także no pewnie jest dużo składowych i to jest cała nauka. Natomiast z tego, co wyczytałam, bursztyn ma nadawać właśnie takiej ciepłoty, słodyczy, takiej zmysłowości zapachowi i to zdecydowanie jest taki zapach. Ja to bardziej łączę z magnolią, ale być może to jest połączenie właśnie magnolii i bursztynu. I jest to dla mnie naprawdę o tyle ciekawy zapach, że on łączy właśnie tą ciepłotę, zmysłowość razem z cierpkością i orzeźwieniem tych jabłek. Mimo że słodkich, to jednak jabłek. Naprawdę coś niesamowitego. Totalnie się nie spodziewałam, że ten zapach właśnie aż tak polubię. Nie jest to zapach, który chciałabym nosić przez całe życie. Z miłą chęcią się nim psikam właśnie w ciągu dnia. Uważam, że to jest bardzo fajny zapach, taki na co dzień, nie na wieczór, nie na jakieś randki czy inne tam zmysłowe spotkania. Ta zmysłowość jest dla mnie raczej taka ciepła, taka codzienna raczej. Nie wiem, czy to w ogóle ma sens, co mówię, ale okej. Nie mówiłam w ogóle, ale ja te zapachy już nosiłam 10 dni, 12. Nie pamiętam dokładnie, kiedy to do mnie przyszło. Jakoś pod koniec zeszłego miesiąca, pod koniec września. Także miałam czas, żeby oba te zapachy na sobie ponosić, zobaczyć też, jak się utrzymują. Oba się utrzymują całkiem fajnie, chociaż ten lepiej. No i przychodzę do Was już z moimi też od razu wnioskami. Także DKNY Be Delicious to nie jest mój zapach. To nie jest zapach, którego będę chciała kupić duże opakowanie. Natomiast jest to zapach, który bardzo chętnie będę nosić. Właśnie te 8 ml na pewno zużyję i będzie mi się miło kojarzyć. Natomiast to nie jest to. Bo to po prostu nie jest to. Drugi zapach, to tak jak mówiłam, to jest Toka Lucia. I ten zapach jest zupełnie czymś innym. To jest totalne przeciwieństwo. Tutaj mamy włoską cytrynę, figi oraz wetyverię. Ja musiałam sobie w ogóle wygooglać, jak się to tłumaczy, ta wetyveria. To jest generalnie jakaś trawa. I mnie się wydawało, że jak zobaczyłam właśnie te cytryny, cytryny mnie tutaj przyciągnęły, bo właśnie lubię te cytrusiki w zapachach, ale nie sprawdziłam, czym jest wetyveria i gdybym wiedziała, to nie zamówiłabym tego zapachu. Ten zapach mi się bardzo nie podoba. Jest okropny. Spsikam się nim tutaj teraz na drugiej ręce, żeby przypomnieć sobie, jak bardzo go nie lubię. Jego ponosiłam, przyznaję, 2 dni i stwierdziłam, że nie. Oj, fuch. Nie, to nie jest dla mnie. Na stronie Scentbird ten zapach jest określony jako świetlisty, zniewalający, uduchowiony. Widocznie nie jestem ani świetlista, ani zniewalająca, ani uduchowiona, bo bardzo mi się nie podoba ten zapach. Jest bardzo kwiatowy, bardzo tak słodko-kwiatowy. Jednocześnie ma w sobie cierpkość cytryny oraz taką trawiastość, ziemistość wręcz tej wetyverii. Przeczytam Wam tutaj fragment właśnie o tej wetyverii, bo to mnie bardzo zaciekawiło. Wetyveria jest destylowana parą wodną z korzeni indyjskiej trawy, po łacinie coś tam. Aromat wetyveru jest gliniasty, gęsty, a jego dymna, trawiasta aura od dawna jest podstawą męskich zapachów. Jest to też aromatyczny składnik perfum kadzideł, zwłaszcza w Azji Południowo-Wschodniej. Najlepiej komponuje się z męskimi nutami, takimi jak skóra, paczula, tytoń. Także to może być powód, dla którego mnie się to aż tak bardzo nie podoba, zwłaszcza na mnie. Być może jakbym spsikała męża tym, to byłoby lepiej, ale on ma swoje fajne zapachy, także nie będę mu tego robić. To, co mnie też tak bardzo rozśmieszyło, to właśnie ostatnie zdanie w tym opisie, mówiące o tym, że wetiver czy wetivera, już nie wiem w końcu, wetiveria, trawę tą można znaleźć w wielu perfumach dla kobiet, ponieważ jego ziemiste wyrafinowanie nadaje wielu kwiatowym perfumom charakter starożytnego lasu. No słuchajcie, opis jest genialny. Starożytny las. Bardzo chętnie bym się tam znalazła, ale jeżeli on tak pachnie, to może lepiej zostać w teraźniejszości. Zapach jest na pewno bardzo specyficzny i jeżeli ktoś lubi takie bardzo oryginalne zapachy, to może to być coś, co warto przetestować. Dla mnie on jest za właśnie gęsty, za ciężki, za słodki. Ta słodycz kwiatów jest przytłaczająca. Ja generalnie nie mam nic przeciwko kwiatom, zwłaszcza tym białym. Lubię białe kwiaty gdzieś w zapachach, ale no to,
To mnie powaliło na kolana. To było właśnie jeden z tych zapachów, które wiecie, bierzecie pierwszy niuch i mówicie nie. Ja raczej staram się podchodzić do zapachów tak bardzo ostrożnie, no bo wiem, że ten zapach ewoluuje i też się zmienia, więc staram się tak przez pierwsze niuchnięcie od razu nie reagować negatywnie, ale tutaj to było ciężkie. Także podsumowując dzisiejszy odcinek, co się nauczyłam? Nauczyłam się, że mam rację, że lubię jabłuszko, natomiast nie lubię vetivery, jeżeli tak to się w ogóle wymawia. Bardzo możliwe, słuchajcie, że będę robić jakieś gafy w tych seriach, ale musicie mi to wybaczyć i po prostu zwracać mi uwagę, jak gadam głupoty, bo ja tak jak mówię, się uczę. Także wiem, że vetivery nie lubię. Nie lubię takich zapachów gęstych, ziemistych, dymnych. To nie jest moja bajka po prostu. Natomiast cytrusowość to jest to. To jest właśnie to. Może byłoby też inaczej, słuchajcie, jakbym szukała zapachu na wieczór. Wtedy ten dym, że tak powiem, może być całkiem sexy. Ale tak do zapachów dziennych ja jakoś tego po prostu na sobie nie widzę. Wszystko oczywiście zależy od osoby, od charakteru. Mi się wydaje, że po prostu do mnie takie dymne zapachy nie pasują. Także koniec końców DKNY Be Delicious ze mną zostaje. Będę sobie go używać na pewno i kiedyś tam zużyję. Jest całkiem przyjemny, ale nie na tyle, żeby kupić duże opakowanie. Natomiast Toka Lucia pójdzie w świat. Mam taką osobę w rodzinie, której bardzo się to może spodobać, także właśnie jej to wyślę. I to tyle, słuchajcie. Mam już zamówione perfumy na przyszły miesiąc, czyli na... Nie, dalej jest... Nie, na październik. Tak, to były wrześniowe. One są wysyłane jakoś troszeczkę później, także te odcinki pewnie mi się będą zazębiać z miesiącem kolejnym, ale to nie jest ważne, bo tak jak mówię, nie jest to przegląd Sandber czy recenzja tego boksa, tylko po prostu takie poszukiwania idealnych perfum. Bardzo możliwe, że w ogóle w tej serii będą się pojawiać też inne perfumy, inne zestawy. Może w końcu wykorzystam tę serię, żeby zrobić odcinek o perfumach Kajali, ponieważ tak jak mówię, w zeszłym roku miałam taki discovery set, gdzie było, nie wiem, chyba 10 ich zapachów, czy coś koło tej liczby. No i mam przemyślenia na ten temat. Ale jakoś nie uśmiechało mi się po prostu robić odcinka o Kajali, ale myślę, że w tej serii to może być fajne. I to tyle na dzisiaj. Dajcie mi znać, jak mi poszło, czy mój debiut perfumowy jest zaliczony, czy nie. Powiedzcie mi też, jakie Wy lubicie najbardziej perfumy i jakie noty w tych perfumach lubicie. Jak generalnie szukacie perfum. Może coś się od Was nauczę, byłoby mi bardzo miło. Także dziękuję Wam pięknie za dzisiaj. Życzę Wam przemiłej reszty dnia. No i oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!